Siemaneczko, z tej strony Śmiechol, zapraszam Was na taki mały bonusowy odcineczek. Mam tutaj jedną taką paczuszkę z rakietami, które udało mi się zakupić ostatnio. Jest też paczuszka z kostkami hukowymi z VeloArta, także przy okazji losowania konkursowego taki mały właśnie unboxing. Losy już, tak jak mogliście zobaczyć na relacji na Instagramie, są przygotowane. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w konkursiku. Prawie 100 osób, które się zakwalifikowały do konkursu. No i to bez żadnego cięcia po całym naszym unboxingu. Pokażę Wam też te nagrody, przypomnę wszystko, kto, co i jak. Także to na razie odkładamy, zostawimy na sam koniec. Zaczynamy od tego małego unboxingu, bo te paczuszki leżały po prostu już jakiś czas u mnie i nie było po prostu kiedy tego rozpakować. Przy okazji tego losowania stwierdziłem, że po prostu wrzucę tak to bonusowo. No, są tutaj rakiety, niestety nie było okazji kupić ich w całości. Kolega, który je posiadał, nie chciał mi ich po prostu wysłać w całości, mówił, że mu po prostu wysyłka nie pasuje, także wziąłem pocięte, ale wydaje mi się, że nadal była to po prostu dobra okazja, żeby zakupić te rakiety, bo nie ma ich po prostu dużo. Są to rakiety na mój własny użytek, także po prostu zużyję je i przestrzelam. Kije pewnie sobie albo dokupię, albo sobie jakoś je przerobię, tak żeby je po prostu przygotować do lotu. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj w tej pierwszej paczuszce 4 sztuki rakiet Joker Big. Są to te rakiety z największą mocą. Patrzę, czy się nic tutaj już z nich nie sypie, bo one są jednak dosyć wiekowe już. Ale no nie, no są w całości 4 sztuki z uciętymi kijami, tak jak wspominałem. To by było w pierwszej paczuszce, w dalszej paczuszce na pewno będą kolejne. Tutaj widzę, że jest jakiś gratis FP3 New Edition, cała paczucha, także fajnie, dzięki bardzo za gratisika. Rakiety udało się naprawdę kupić w mega dobrej cenie, bo około chyba 30 zł za sztukę. Także wydaje mi się, że po prostu za rakiety praktycznie 35-gramowe, które walą jak stare, legendarne kolpo, to naprawdę dobra cena. No i tutaj w dalszej części jest reszta tych rakiet. Teraz nie pamiętam nawet, ile ja tego wziąłem, ale było chyba 12 sztuk, albo 11 sztuk chyba było tych rakiet. Także w zasadzie kupiłem wszystkie, które tam były dostępne właśnie u tego znajomego. No i tutaj też widać, że są fajnie zapakowane. Fajnie zapakowane kolejne 3 sztuki z tej strony. Rakiety Joker Big naprawdę mega mocne są u mnie na kanale. Kolejne 3 sztuki, czyli łącznie już 6 i 4. 4, a nie, tu były 4, 5, 6, 7 i 4, czyli 11, czyli dobrze pamiętałem, czyli 11 rakiet Joker Big. Kijaszki ucięte, dorzucone do zestawu, ale tak jak wspominałem, chyba sobie po prostu zakupię gdzieś kije i je zreperuję, bo lubię mieć fajne takie rakiety w całości. To by było na tyle, to jest ta pierwsza paka. Druga paka z kostkami hukowymi, już nie ukrywam, że do niej zaglądałem wcześniej, bo byłem ciekawy, jak one wyglądają. No kostki bardzo bardzo fajne. Ja jestem też fanem kostek hukowych, co mogliście zauważyć już po pancie. Jest to kostka, którą testował nawet Machon na swoim kanale i tak naprawdę tylko jeden test chyba tej kostki na polskim YouTubie jest. Jest to kostka od Vulkana,
z numerem produktu, nie wiem czy tutaj zoom dobrze złapie, z numerem produktu EC030122. Stand aside, kosteczka hukowa 30 mm, kaliber 49 strzałów, także naprawdę bardzo, nie, przepraszam, 50 strzałów, także o jeden shot więcej niż ma Panta. Panta chyba miała 49, z tego co pamiętam. Rok produkcji 2023, kategoria F3. Teścik tej kostki na pewno pojawi się na kanale. Nie ma tu żadnej spektakularnej grafiki. Jest to kostka skierowana do wąskiego grona, tak naprawdę konsumentów. Można tak powiedzieć, starych wyjadaczy. Nikt raczej z tak zwanych Januszy nie kupi sobie takiej kostki na Sylwestra. No ja huk uwielbiam kostkę. Udało się zakupić za około 270 zł, chyba z tego co pamiętam, była na pojej PiroArcie. Także na pewno jedna sztuka zostanie przeznaczona na test, ale obecnie nie wiem kiedy będzie ta kosteczka testowana, bo musi być do tego też dogodne miejsce, może gdzieś jakieś obrzeża miasta albo jakiś event, kiedyś gdzieś się wybierzemy, to na pewno tą kostkę przetestujemy, rzucimy na kanał. Ja wiem jak strzela, wiem jaki ma potencjał, są tutaj naprawdę dobrze wypchane pociski, także naprawdę jak ktoś lubi huk, to może sobie taką kostkę sprawić. Są bączki, jest też mina bardzo fajna, gdzie Panta na przykład tego nie ma. Także dwie takie sztuki wpadły, jedna będzie na test, jedna pewna będzie na sylwka i zobaczymy. No ja się bardzo, bardzo cieszę, bo kosteczki, no niczego sobie, no kurczę, no ja po prostu jestem wielkim fanem huku. No i takie kosteczki to jest po prostu miód na moje uszy. Także kartonik. Póki co, a może zostawimy sobie tak, zamykamy, no i co, zabieramy się za losowanie chyba, co? Losy konkursowe może tutaj, tak jak widzicie, bez żadnego cięcia, odcinek jest przygotowywany. Nagroda główna, co było nagrodą główną? Mam tutaj wszystko na boku, także na pewno to wyłożę. Nagroda główna to była kostka odpalaj.pl. Była paczuszka Powerful Bulldogów, czyli też ją tutaj dodaję w rogu. Była podkładka pod myszę, którą dostałem od znajomego, który zajmował się wszystkimi gadżetami na kanał. Także tą podkładkę też tutaj wrzucam. No i był kubeczek Śmiechola, nowa edycja z bardzo fajnym logo poprawionym. Kubeczek stawiam tutaj, jest do niego też dorzucony breloczek, petardka, wlepka. Myślę, że fajny zestawik jako nagroda główna. No i za to, że aktywność dopisała, to też jest nagroda pocieszenia w postaci dwóch takich dodatkowych kubeczków. Dedykowanych raz i dwa jako nagrodę pocieszenia i dodatkowo dorzucam taki zestawik do każdego kubeczka, czyli bączki Crazy Mosquito, paczuszkę Explosive 3 i karabinek od Pyromaxa. Takie dwa dodatkowe zestawiki za to, że aktywność była naprawdę bardzo, bardzo duża. Może tak to fajnie tutaj ułożę, żeby to się wszystko zmieściło w kadrze. Aktywność była naprawdę bardzo duża. To dwa takie dodatkowe zestawiki wpadają właśnie dla Was. I tak one się tutaj prezentują. Kubeczki, również wlepeczki, również bryloczki w tych dodatkowych zestawach. No i co? Przepraszam Was za lekki poślizg z tym losowaniem, bo niestety sprawy osobiste troszeczkę wygrały z czasem wolnym. No i co, najpierw może dwa losy z nagrodami dodatkowymi, czyli tu będzie jeden los i drugi los wyciągam tutaj, to są dwie nagrody dodatkowe, czyli pierwsza osoba, która wygrała, to osoba o niku Pyro Flash X
To jest pierwsza osoba, która wygrała bonusik. Dorzucam tutaj do kubeczka. I druga osoba, która wygrała bonusik, to Marek. Marek myślnik KX4XG. Kolejna osoba, która wygrała bonusik, czyli dorzucamy tutaj. No i nagroda główna, czyli kosteczka, kubeczek, powerfule, podkładka pod myszkę. Do kogo los się uśmiechnie? No ja już tutaj mam karteczkę, także wyciągamy, sprawdzamy. Sam jestem ciekaw. I wygrała to osoba o niku Przemek 3035. Przemek, nie wiem, czy masz tak na imię, czy to tylko zbieg okoliczności. Wielkie gratulacje. Wrzucę te niki także na Instagrama, wrzucę to na relacje na YouTube, także będziecie mogli sobie zobaczyć. No i co? Kolejny losik tutaj dorzucam do kompletu, do nagrody głównej. Dziękuję wszystkim za to, że byliście w tym konkursiku. Kolejne testy już niebawem, ostatnio, no mówię, no tak jak wspominałem, troszeczkę dużo na głowie, ale postaram się coś dla Was nagrać. Niestety widać, że nie ma tutaj po prostu za dużej aktywności, bo sezon już jest dawno po sezonie. Widać po testach z kostkami, że ta aktywność delikatnie spadła. YouTube też troszeczkę shorty poprzycinał, także dajmy trochę YouTube'owi odetchnąć po sezonie i na pewno od wiosny ruszamy z testami. Jest troszeczkę rzeczy od odpalaj na nagrywki, także trzymajcie kciuki za to, żeby te rzeczy, które do nas przyjechały, żeby trzymały poziom. Tak wygląda cały zestawik. Już sobie te rakiety wyczyściłem, bo te kijki jednak były w strasznym stanie. Wydaje mi się, że trochę przykrótkie, chyba zostały jeszcze dodatkowo przycięte. No, mamy 10 sztuk rakietek, kijki na pewno sobie dokupię i dorobię, będzie luks, na pewno będą fajnie latać. Ważne, że się tutaj nic z dołu nie sypie, bo czasem te rakiety po prostu z wiekiem się tak jakby rozszczelniają, ale wpadł gratisik, są też dwie kosteczki hukowe. Także szybkie takie małe podsumowanie, jak to wygląda. Pamiętajcie, żeby zgłosić się, osoby, które wygrały, zgłosić się na priv albo na Instagramie, albo na mailu. Dane wszystkie macie w opisie, także ja już uciekam. Trzymajcie się i na razie.